No witam. Postanowiłem się zabrać za te kółeczko, bo wymyśliłem sobie sposób naprawy. Czyli jednak będziemy kleić. I jeszcze coś zrobimy. Ale najpierw trzeba kółeczko przygotować do ów. Do ów czego? Ów operacji. Ja sobie zbiorę tą starą smar. Ona jakaś inna jest ta smar. Mam jakąś gdzieś do łożysk. To jest taka przeźroczysta. Ta zębatka kręci się tylko w jednym miejscu, odtąd dotąd. Reszta jest niepotrzebna. Także dlatego była tylko posmarowana w wybranym miejscu. Ale tutaj... Będąc w pracy, tak sobie właśnie kombinowałem. Kurczę, no przecież można to chyba jakoś unieruchomić. Tutaj już wstępnie zacząłem sobie robić punkciki, że tak to nazwę. Po tym jak ją ściągnę, żeby wiedzieć, w którym miejscu dokładnie ma być, bo musi być idealnie tak samo na osi. Zębatkę muszę ściągnąć. Z samym klejem to byłoby za mało, także wymyśliłem sobie inny sposób, żeby ją... Oprócz kleju jeszcze coś innego, ale to wam w dalszej części tego filmiku pokażę. No dobra, smar wstępnie jest usunięta. Teraz to pójdę odtłuścić. Dobra, szmata już przygotowana. Teraz nalejemy odtłuszczacza. Kurwa, ale chwyciło. Uszczelka została. Kurwa, porozlewał. Trzeba wytrzeć to. No i jedziemy z tym koksem. Czujecie ten zapach? 95. Myślę, że tutaj w zupełności wystarczy zwierzchu. Kółeczko muszę zbić w tą stronę, bo oś jest tutaj cieńsza, tu jest grubsza. Było dopasowane w ten sposób, chyba nie wiem w jaki sposób. Aha, no oczywiście, jeśli się nie uszkodzi przy ściąganiu, bo może popękać, nie wiem jak to tu jest wbite. No to myślę, że coś chyba wypali z tego mojego pomysłu. Że zostało mi trochę paliwa, chyba z powrotem wleję. Wszystko trzeba zużyć tutaj. No dobra. To zostawimy na później. Przy okazji sobie pędzel umyłem. O,
odtłuściłem. Wytrzyj go. Niosę go do domu, żeby mi paliwem nie śmierdziało. Patrz, 50 groszy tu leży. I tu też leży 50 groszy. Dobra. Teraz przydałoby się wodą wypłukać. O, i to jest myśl. Teraz umyjemy wodą z mydłem. Śmierdziało. Szczoteczka by się przydała. Zębatka już trochę osuszona, wyschnie sama, reszta nie chcę tutaj ingerować żadnym ręcznikiem ani niczym. Po to, żeby nie zostawić niepotrzebnych tam śladów w postaci włókien i tym podobnych. Nie wiem, czy to tu widać. Tu ten cały ślimaczek, który napędzał te kółeczko, chodził dokładnie mniej więcej od tego miejsca do tego miejsca. Bo jest już, widzę teraz po umyciu, wysuszeniu, zostawił ślad. Tutaj tego śladu nie ma, w ogóle całkiem inaczej się te ząbki prezentują. A tutaj są. Spróbuję tutaj zrobić jakiś roweczek. Teraz pytanie. Jak to ściągnąć? Najlepiej byłoby mieć idealną rureczkę i to zbić. Ale takowej rureczki nie wiem, może gdzieś bym miał. Może kurczę, ordzewiałe na pewno w środku bym musiał wyczyścić, żeby tego nie zabrudzić. Spróbowałbym na razie inaczej. Może kluczem, może ręką pójdzie. Ci kurwa łapą pójdzie. Tak, tak, tu zostały. Jasny chuj, patrzcie, mam zębatkę na rękach. Gdyby tak wziąć jego. Takie coś. O. Tu łotkiem przypierdzielić. To powinno chyba zejść. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Się już ząbeczki. Także resztę ręką ściągnę. No i tak, ząbeczki się pokazały, ale moje miejsca znaczeń znikły. Kurwa, pośrubałem kluczem. Tu zostało. Ojeju, jeju. Gdzie ja to zaznaczałem? Jest jedno. Tu jest
Nie wiem, czy to widać. W każdym bądź razie tu jest dziureczka i tu jest w plastiku dziureczka i ta dziureczka z tą dziureczką musi się pokryć. No tak. Tak jak mówiłem wcześniej, tu już nie ma ząbków, tu już jest płaskie się zrobiło. Ręcznie tu powyskrobuję. Wtedy tak nie uszkodzę tych moich miejsc. Ale powiem wam tak. Te roweczki są tak płytkie, że ja dziwię się, że to i tak tyle czasu u mnie wisiało i się wcześniej nie zjebało. Aha, bo nie powiedziałem, co chcę zrobić, żeby to oprócz kleju, jak to chcę wzmocnić dodatkowo. Pomysł mam taki, że wezmę szufladkę kątową i w dwóch, trzech miejscach tu ponacinam. 1, 2, 3 takie roweczki. Później to na klej wcisnę i przy tym roweczek tego klin po prostu, coś a la klina na ciepło, by musiał go wcisnąć, żeby po prostu wlazł i między oś, a tu na ciepło, żeby się wtopił w ten plastik. Taki jest plan. Co z tego będzie? Nie wiem. Dobra, czyszczę dalej. Zobaczcie na to. No właśnie nie wiem, czy to usuwać, czy nie usuwać. Ale udało mi się tu podważyć. O. I wyjąć w tym momencie. Ciężko to widzę. Dodatkowo miałbym chyba może jakieś też ponacinać wyżłobienia w środku. Niewielkie, no bo tego kółeczka tu za dużo nie ma. Gdyby było pełne, to była, można by pomyśleć w ten sposób. Ale niestety pełne nie jest. Ej, właśnie. Jak to kurde w palucha nie przypierdoliło. Oła. Czy przypierdoli, przypierdoli, ale... wyciągać z palca nie musiał. Oła, znaczy się w stół przypierdzieliłem. Ej, nożem może. Nożykiem. Dałoby tu radę. No, kurwa, nożem tak, jak se zajebie to... No co za dziadostwo. Tam ładnie wyszło. Tuni... E nie, patrz, wychodzi. Już chciałem powiedzieć, że tu ni cholera. O. Okej, okay, biorę... Co to ja miałem wziąć? Najpierw to muszę znaleźć jakiś klin, który tutaj
wsadzę. Jeszcze nie wiem, co wsadzę. Jeszcze nic nie znalazłem. Zobaczyć w ogóle najcieńszą tarcz, gdzie musiałbym zrobić próbny. Na próbę gdzieś przeciąć i będziemy ciąć. Ile to ma? Nie wiem, ile to ma. 25 na 1, 2. Na grube. A nie mam nic cieńszego. 1, 2. Dobra, ciul. Zrobi się ze 3 nacięcia. Później zapierdzielimy klejem, tu się zrobi też nacięcia, może jakimś piniczkiem albo czymś. Napierdzielimy kleju. Później na ciepło w tych nacięciach pokładziemy stalowe jakieś zabezpieczenia, takie kliny. O, nazwijmy to klinami. Ok, zaraz będziemy ciąć. Wkręcamy wymadło. Robię 3 nacięcia w tą stronę. Co tam wsadzę, jeszcze nie wiem. Tutaj sobie tylko zaznaczyłem miejsca tych moich kropeczek względem tam kółeczka. Czyli pierwsze nacięcie mogę zrobić tu. Kurde. Na taborecie. Dobra, tniemy. Hałas będzie. Nogą tu przytusił. O, lepiej. Parzy cholera jedna. Nie chcę za dużo, bo mógłbym 4-5 zrobić, ale osłabi mi to ten plastik, tą zębatkę plastikową. Ła, coraz bardziej ciepłe. Dobrze, tniemy. Pierwsza mi wyszła nie za ciekawa, ale pozostałe dwie nawet mi się podobają. Dobra, jak przestygnie, bierzemy tam obok i będziemy coś działać dalej. No i tak, sytuacja wygląda tak, że... Powtarzam się tymi słowami. To będzie trzeba nawciskać, obsmarować klejem, wcisnąć, ustawiając tak, jak powinno być, a z tej strony na ciepło. Wcisnąć jakiś klin. Tylko nie wiem, z czego zrobić mam na razie ten klin.
tutaj szukałem, mówiłem, może podkładki potnę. Może dlatego tak nie potnę, jakby mi się wydawało. Ale mam tutaj... Tak pokażę. Nie widzi ROM laptopa. To jest ładna blaszka, widzę. I dokręcona. I może mógłbym tą blachę pociąć na wymiar. Bo jeszcze myślałem na początku o tej obudowie. Ale obudowa jest cieńsza. Obudowa jest cieńsza, a blaszka może by mogła być. Klejmy. Jak to tu się klei? O, instrukcja obsługi jest. Co tu trzeba zrobić? A i B, wymieszać i nałożyć. No dobra. Zastanawiam, którego składnika, z której tubki lepiej, żeby więcej było. Śmierdzi jak... Nie, to ma jaki zapach? Fuj! Jak farba do włosów. No dobra, uznajmy, że będzie, nie? Ojeju, jak lody. Jak lody. Kurwa mać. Powiedzmy, żeby było, no nie? Teraz tak, tu jest kropeczka. Tam jest kropeczka. Czy to mi się uda idealnie złożyć? Za chwilę tej kropeczki widać nie będzie ani jednej, ani drugiej. Bo... Ej, może się wślizgnie na tym klejem, co? Chuja ci się wślizgnie. Za chwilę kropeczek nie będzie widać, ponieważ klejem się zapierdzielą. Ale myślę, że jakby tak zrobić... To powinno być. O kurwa! Chuja! Ej, Boże. Wcisnęło się z odciskami na... na rękach, ale kropeczki mi też znikły. Trzeba szybko tutaj działać, powbijać te kliny. I zaś to za... Widzicie tam? Zaś to zakleić. Plan mój jest taki, żeby po prostu lutownicą nagrzać to i tam wcisnąć. Czy tak się uda? Nie wiem. Bo ciepło na pewno teraz będzie się rozchodzić po osi. Kurwa mać! Więc tak, topić się powinno. O, weź to na bok. Tej lutownicy chyba spalę niż... Kurwa, tyle.
Klej już zasechł. Spróbuję tu nawiercić dziurkę. Teraz tak właśnie trochę czyściłem z tego kleju. I tak sobie myślę, że skoro nie idzie z góry, to może z boku pójdzie. Kurwa, grot krzywy. Zaraz zobaczymy. Widzę, że te moje pomysły jak na razie to o kant dupy rozczasnąć. I wtopiło się, kurde. Od razu tak mogłem zrobić. Tak zostawię. Czyli te blaszki wchodzą w te moje nacięcia. Widać czy nie widać? Widać jak w o. Wchodzi w nacięcie, także jest to w jakiś sposób unieruchomione. Dobra, dorabiam ostatnią porcję kleju. Zatykam tamte. Tak sobie trochę więcej go tu urobię. Pozatykam. Poobklejam, postaram się obkleić właśnie te. To. Okej. Tak zostawiam. Piszę 24 godziny do pełnego wyschnięcia, czyli a jutro tego skręcał nie będę. Przy niedzieli, także w przyszłym tygodniu dopiero się za to zabiorę, bo teraz do roboty nie będę miał czasu. Myślę, że powinno zdać egzamin, aczkolwiek jeśli już to wybiegam w przyszłość, ale jeśli zaś to poskręcam, zamontuję do anteny, no to nie będę na chama tą anteną ruszał, sprawdzał, czy tam się zrobi ten lustr, czy tam się nie zrobi. Ale jeśli klej nie puści, nie wykruszy się, to powinno to zdać egzamin moim zdaniem. Oczywiście, jeśli mam tą oś ustawioną, to mi pozalewało tym klejem. Te moje punkciki, które pozanaszczałem na 100%, nie jestem pewien, czy to jest ustawione jak powinno być. Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i do następnego.